Sponsorem programu jest stacja paliw Oil Transfer Development. Suwałki, ulica Pułaskiego 107. 3 tygodnie urlopów za Wigrami Suwałki, za piłkarzami i szkoleniowcem. Z nami trener Dominik Nowak. W jakim składzie przystąpicie do zajęć? Jeśli chodzi o skład, to już jestem zadowolony. Doszli nowi piłkarze, ci, których chcieliśmy tutaj zatrzymać. W większości nam się udało. Czekamy oczywiście jeszcze, będą wzmocnienia, także chcemy stworzyć silny kolektyw piłkarzy, którzy na pewno podniosą jakość gry zespołu Wigier w nowym sezonie. Odszedł z pierwszego składu Bartek Kalinkowski. Pozostałych pięciu graczy grało mniej lub wcale. Na razie mamy pewne transfery, to trzech obrońców. Janusz Buchholz, Rafał Remisz z Tomil Olsztyn i Rafał Augustynia, który ostatnio był wypożyczony z Jagiellonii do Pogoni Siedlce. Tak, no ta dwójka, mówię o Rafale Remiszu i Januszu Buchholcu, nominalni obrońcy, bo Rafał Augustyniak jednak tutaj w mojej koncepcji to będzie zawodnik, który będzie takim typowym zawodnikiem defensywnym, jeżeli chodzi o linię pomocy. Wzmocniliśmy, bo uważam, że jest potrzeba. No musimy mieć, dobrze by mieć na każdą pozycję po dwóch równorzędnych zawodników. No wtedy i ta rywalizacja jest większa, po pierwsze, i po drugie myślę, że w przypadku, kiedy będą jakieś kontuzje, oby nas oczywiście omijały, ale i kartki, to będziemy mieli różne rozwiązania. Też odchodzi Adrian Karankiewicz, który sporo występował wiosną. Decyzja Adriana, no to by trzeba było się o niego spytać. Mówię, no mamy nowych zawodników, mamy swoją koncepcję budowy zespołu, gry zespołu. Także ja zawsze powtarzam, że z niewolnika nie ma pracownika. W Wigrach muszą grać piłkarze, którzy chcą tu grać, chcą być w tym zespole, chcą się tu rozwijać i chcą swoje podnosić umiejętności. Takich zawodników już na dzień dzisiejszy mamy. To spostrzeżenie też dotyczy Omara Santany, hiszpańskiego pomocnika, który nie zaklimatyzował się w Polsce. No nie zaklimatyzował się, trzeba go zrozumieć. Mówię, z drugiej strony na siłę nie ma co kogoś trzymać, bo też na pewno przede wszystkim pod względem tutaj takim mentalnym, psychicznym ten zawodnik po prostu miał problemy. Było to widać nawet w końcówce. Ale wniósł oczywiście też jakość, ale tak jak mówię, mówi się, że w życiu nie ma rzeczy czy osób niezastąpionych. Myślę, że tak po prostu jest. Czekamy na kolejne posiłki. Na jakich pozycjach pan oczekuje, jakich graczy, o jakiej charakterystyce, specyfice? Ja mam już bardzo tutaj, w Wigrach mam bardzo naprawdę silny zespół, dobry zespół, piłkarzy naprawdę z wysokimi umiejętnościami, to chciałbym jasno zaznaczyć. Także chcemy oczywiście wzmocnić jeszcze tą linię ofensywną, tak, żeby był jeszcze większe pole manewru. Także tutaj będziemy się przede wszystkim jeszcze kierować w tych wyborach, jeżeli chodzi o ofensywę. No, mamy swoje cele. Pracuje bardzo mocno nad tym dyrektor sportowy, prezes klubu i spokojnie czekajmy. Kilku zawodników jest na testach, Dadok i Juchacz bodaj. Co o nich można powiedzieć? No zobaczymy, obaj na pewno mają dobrą rekomendację, natomiast treningi, tydzień czasu pracy z nami plus sparing pokaże, czy zostaną na dłużej. Mhm, właśnie sparingi zaczynamy już chyba 2 lipca w sobotę, z kim? Tutaj jest Olimpia Zambrów, no czekamy jeszcze na potwierdzenie, myślę, że nic się wydarzy i tak będzie i mam nadzieję, że tutaj w Suwałkach też zagramy na głównej płycie. Silni sparing partnerzy byli zimą, no i zanosi się na to, że też będziemy mieli takich silnych rywali do testowania latem. Myślę o Termalice Nieciecza i przede wszystkim o AEK Ateny. I się bardzo cieszę, bo tylko na tle takich rywali możemy sprawdzić, w jakiej formie będziemy, sprawdzić też elementy, nad którymi trzeba jeszcze bardziej mocniej pracować. Także dobrze, że tak się dzieje, że to są silni rywale. Jestem też zwolennikiem, żeby grać przede wszystkim z zespołami bardzo silnymi. Czy wzmocnienia, jakie już zostały tutaj poczynione, jakich pan się spodziewa, sprawią, że Wigry będą walczyć o wyższe cele, tak jak pan mówił przed urlopem?
Jestem ambitnym człowiekiem, także oczywiście mam ambitny staw szkoleniowy i wierzę i widzę to po zawodnikach, że również u nich są duże pokłady ambicji i zrobią wszystko, żeby w igry przede wszystkim grały dobrą piłkę, skuteczną piłkę, żeby zdobywały punkty, no i żeby były wyżej w tabeli, jak to było w poprzednim sezonie. Przede wszystkim, żebyśmy nie martwili się do końca o to utrzymanie, ale tak jak mówię, ten cel się będzie kształtował w trakcie sezonu. Nie chcę tutaj wywoływać presji na zawodnikach, ale będziemy na pewno starali się, tak jak powiedziałem, osiągnąć jak najlepszy wynik.